Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. CleanTech i ich szybki wosk, spray wax. Tak jak widać, połowa już zużyta. Pierwsze uderzenie widziałeś na srebrnym lakierze. Tutaj pora jesienna. Pora jesienna, jesienno-zimowa powiedzmy. Najpierw na mokro, bez docierania. I o dziwo pozostawiłem sobie hydro. Później stwierdziłem, że mikrofibra, mokry lakier i ogień do osuszania. I kurczę, no nie wiem, jak ten produkt ugryźć. Przy takich temperaturach, tak jak podkreśliłem na początku, jesienno-zimowych, ciężko się go kładzie, jakoś tak się marzy. Później w garażu wskoczyłem na mańka na dach, na czarnym, żeby zobaczyć, co jest 5 i to samo, marzę się. Nie mogę go dotrzeć, kurczę. Zresztą zobacz, bo porównałem go, ta sama temperatura, ta sama wilgotność, to samo pomieszczenie, więc tutaj się i ten sam panel z innym quickwaxem, który dotarł się idealnie. Jakoś tak, kurczę, no nie mogę go ugryźć. Nie mogę ugryźć. Czy suchy panel, czy... Bo próbowałem też na mańku, na masce. I to samo. Ciągnie się. Tak jakby nie mam możliwości dotarcia produktu, kurczę. Jeszcze zapomniałem o zapachu, który jest... niby miły, ale sztuczny. Bez rewelacji. Ogólnie produkt niby na mokro, ale on tak jakby... nie lubi wody, kurczę. No jakoś... Nie widzę tego, tak jak przy niektórych produktach, że fajnie ta woda rozpuszcza. Powiedzmy, czy dany spray wax, czy kudek rozpuszcza tą wodę, że łatwo jest go dotrzeć. Tu nie. Tu w ogóle pryskasz go na mokry panel i produkt sobie, woda sobie. I tak, kurczę, dziwnie, naprawdę dziwnie. Więc stwierdziłem, że poczekam do wiosny, jak będą normalne temperatury i postaram się w dalszym ciągu podbić do produktu, bo to już troszeczkę go naprawdę zużyłem i w żaden sposób, czy na co bym go nie kładł, no nie mam przyjemności z pracą tego produktu, więc możliwe, że tutaj, jeszcze jedna rzecz, dostałem atomizer podróbę Canyona, przy tych produktach to jest tragedia, naprawdę, to jest straszne, nie ma nic piękniejszego przy takich produktach właśnie jak atomizery od ADBL-a, czy kurczę, brakuje mi słów, czy od K2. Naprawdę tamte współgrają. W ogóle tamte to są mistrzowskie, jeżeli chodzi o mgłę. Ten tutaj to po prostu leży. Tragedia się tym pracuje. Ta podróba Canyona to jest coś nie... Jak, co, znaczy, mało wygodny. O, może tak. Mało wygodny. O. No dobra. Butelka spadła, więc najwyższa pora zaprosić się, zaprosić Ciebie do dalszej części filmu, gdzie będę chciał Ci pokazać aplikację na ciemny lakier, na sucho i na mokro, przy normalnych temperaturach, może tak, bo tutaj było w okolicach 5 stopni, więc możliwe, że ten produkt nie lubi niskich temperatur. We'll be right back.
No i jestem z tym wariatem. Słuchaj, tak jak widziałeś, sezon letni. Poleciałem sobie na manieczku. Długo u mnie leżał. Powiem Ci, że nie mogłem się przekonać do tego produktu. I tak się nim bawiłem trochę tu, trochę tam. I słuchaj, lepiej się zachowuje, jak jest ciepło. Na zewnątrz było 20 parę stopni, zdecydowanie fajnie. Zdecydowanie fajnie. I tak, ja mówiłem o tym kanionie, że on nie pasuje. I tu zmieniam zdanie teraz z tego względu, bo ja ten produkt widzę tak. Myjesz auto, zostaje woda, pryskasz sobie na połowę auta i osuszasz. Nie trzesz tak jak kudekiem, osuszasz, zbierasz wodę. Fenomenalnie wtedy działa. I wtedy właśnie ten kanion ma rację bytu. Z tego względu, że szeroka mgła. I nie walisz miejscowo, tylko tak jakbyś położył mgłę na całe panele, na bok na przykład, i zbierasz sobie delikatnie wodę. Fenomenalnie poprawia poślizg przy osuszaniu, ręcznikiem do osuszania oczywiście. Obłędnie. I tak go widzę. Przy okazji zabezpieczenie i delikatne szkliste podbicie. Uwielbia srebrne lakiery. Ten produkt w połączeniu z kudekiem od Tenziego, mistrz, naprawdę. Ze srebrnego tak wyciągnął, no auta już nie mam, ale tak go wyciągnął, w ogóle biały też, poezja. Jasne lakiery stworzone są dla tego produktu. Naprawdę fajnie uzupełnia. Jako taki quick wax, żeby sobie go położyć, on nie ma fenomenalnych kropel. Tutaj trwałość też nie jest jakaś fantastyczna. Znaczy, tak jak mówię, no to nie jest taki produkt, gdzie wezmę i aplikuję go sobie i się jaram. Nie, nie. No w ogóle nie daje tej frajdy. Do tego ten zapach, jak mówiłem wcześniej, trochę taki sztuczny, mydlany, szampon, nie wiem. Ciężko mi go określić. Ale za to właśnie zaproszę Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak fantastycznie po myciu auta. Oja. Ktoś mnie tu obserwuje. No dobrze. Taki delikatny przerywnik, o, niech będzie. Tak jak mówiłem wcześniej, auto po myciu, jedziesz jedną stronę, całość, taką mgłę, ustawiasz sobie taką naprawdę mgłę, gdzie szeroko i rozpraszasz, nie walisz punktowo, puk, puk, tylko tak jakbyś mgłę rozkładał na panel, ręcznik do osuszania i zbieranie wtedy wody i poślizg na lakierze, czyli minimalizujesz zarysowanie. Tak się w ogóle powinno osuszać auto właśnie. Takimi produktami, gdzie pryskasz i albo bierzesz sobie jakiegoś quick detailera, który dodaje poślizgu i wtedy masz, minimalizujesz właśnie zarysowania. Tak się powinno robić, no tak się powinno robić. Ale ja tego tak naprawdę no, nie używam. Powiem inaczej, ja może nie używam z tego względu, że testuję na różnych panelach różne produkty. Jakbym miał auto, na którym nie testuję nic, leżałaby powłoka, tudzież wosk, a bardziej powłoka. Bo wosk, szkoda nim zapychać. Powłoka na przykład. I właśnie miałbym autko osuszać. Chociaż wosk też możesz, dlaczego nie? No, jak najbardziej. Podbije trochę szklistość. Przedłuży może jego żywotność, a może przejmie jego właściwości. Nie wiadomo. Nie testowałem jeszcze na tyle tego produktu, bo nie jara mnie jakoś strasznie. Ale właśnie, jako do osuszania, tak jak mówiłem, rewelacja. Rewelacja. Naprawdę super. Poślizg przy zbieraniu ręcznikiem wody jest fenomenalny. No dobra, słuchaj. Z mojej strony to wszystko. Wiesz co, męczyłem się. Nie wiedziałem, jakiego produktu ugryźć prawie rok. Zimą go w ogóle nie ruszałem, teraz się zrobiło cieplej. I tak próbowałem go zarzucić na czarny i tak zostają te takie mazy minimalne. Fakt, że latem odparowują. Odparowują jest dobrze. Jesienią produkt niestety odpada. A czy ja go nie widzę na ciemnych lakierach, a może tak. Na jasnych jak najbardziej, on sobie spokojnie odparuje i właśnie tylko, powtórzę się, tylko i wyłącznie jak ja bym miał używać tego produktu, to właśnie do osuszania. Połowę auta sobie przelecieć tym, rozproszyć ładnie i zbierać ręcznikiem do osuszania. No dobra, zobacz jak to robiłem. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!